Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach pod punkt A. Uzupełnij zapis słowny reakcji zmydlania tłuszczu. I mamy tłuszcz plus wodorotlenek sodu. Daje nam to mydło plus glicerol. Glicerol, czyli alkohol polihydroksylowy, ponieważ swoje cząsteczce ma więcej niż jedną grupę OH, a dokładniej ma trzy. Podaj nazwę mydła, które jest stosowane w pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Jak ktoś ma ten kłopot, to na pewno wie, że jest to mydło siarkowe. Pacjent prawdziwość zdań zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli zdanie jest fałszywe. Mydło sodowe jest miękkie i dobrze rozpuszcza się w wodzie. Nie, to jest fałsz. Jest twarde. Glicerol jest także nazywany gliceryną. To prawda. Inna nazwa wodorotlenku sodu to zasada sodowa i jest to prawda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.